zawsze trzeba rozebrać zegarek, aby naprawa była skuteczna? Nie. Dzisiaj zobaczymy, jak można dokonać częściowej naprawy, o ile oczywiście stan techniczny pozwala mechanizmu na to, aby wykonać tak drobną naprawę. Na przykładzie tego zegarka. Śliczny szkielet Tissota. Sprężyna zegarka jest naciągnięta do oporu. Jednak wieniec balansowy bardzo słabo pracuje, co widać. Zobaczmy, jak wygląda to na przyrządzie. Odchyłka dobowa powyżej 219 sekund na dobę. Błąd wychwytu 1,7, 1,5, nawet 2. A amplitudy balansu posiadają tylko 124-126 stopni. Widzimy, że balans pracuje bardzo słabo. Myślę, że taki stan rzeczy to suchy wychwyt. A dokładniej mówiąc, suche palety kotwicy. Zwiększony współczynnik tarcia powoduje, że mamy za duży opór w wychwycie. A więc zdemontujemy wychwyt i zobaczymy po oczyszczeniu i zakonserwowaniu, czy będzie poprawa. Odkręcimy teraz półmostek balansowy. I będziemy mogli dobrać się do kotwicy. Ale zanim się to stanie, musimy odpuścić sprężynę, bo w przeciwnym razie mechanizm ruszy i może spowodować zatarcia. Teraz bezpiecznie możemy zdemontować kotwicę. No i oto magiczny element o nazwie kotwica. A
tak wygląda nasza kotwica posiadająca paletę wejściową i wyjściową. Obydwie te palety na swojej powierzchni mają zaschniętą oliwę. I to jest powodem mniejszych amplitud balansu, a większego współczynnika tarcia w wychwycie. Nasza kotwica powędruje teraz do koszyka, w którym ją wyczyścimy. Kiedy czyści się już nasza kotwica, warto też oczyścić koło wychwytowe z nadmiaru starej, zaschniętej oliwy. Nasza kotwica już jest wyczyszczona. I mostek kotwicy. Kotwica już jest przygotowana do oliwienia. Mechanizm już jest gotowy i możemy teraz sprawdzić, jakie będą parametry pracy . Widać, że balans pracuje zupełnie inaczej, szybciej. Po prostu frunie. Ale zobaczmy, jakie są parametry pracy na przyrządzie diagnostycznym. Mamy bardzo znaczącą poprawę. Odchyłka dobowa na plus 137 sekund, 140 sekund, błąd wychwytu w normie producenta 0,3 i amplitudy balansu 245, 246 będą teraz rosły. A więc możemy przystąpić do regulacji. Aby uzyskać prawidłową odchyłkę dobową, musimy ustawić rakietkę w odpowiedniej pozycji, a więc na minus. A i oto efekty naszej regulacji. I proszę zwrócić uwagę na wysokość amplitud 320, ponad 300 amplitud. Odchyłka dobowa 4 do 5 sekund na dobę od 1,7. Naprawdę bardzo dobry wynik. I dla porównania jeszcze pomiar koronką w dół, najczęstsza pozycja w zegarku mechanicznym. Również pozytywnie. Czyli nasza naprawa jest skuteczna. Nasza drobna naprawa, choć skuteczna, jest tylko możliwa
dlatego że zegarek był bardzo długo na ekspozycji. W gablocie panowała wysoka temperatura, co przyczyniło się do wyschnięcia oliwy na wychwycie. I to było przyczyną zakłóceń w pracy mechanizmu. Ale teraz już wszystko będzie w porządku. Balans śmiga jak szalony.